Cześć widzowie. Trafiło mi się kolejne całkiem ciekawe starcie na francuskich myśliwcach. Tym razem był to MB-157. Jest to początek meczu i próbuje się wspinać, żeby wywalczyć dominację na wysokim pułapie, a sytuacja nie przedstawia się zbyt dobrze, ponieważ jestem osamotniony bez żadnych sojuszników, a na mnie wali przeciwników. Ilu ich tam jest? Czterech. Niestety w takiej sytuacji nie mam zbytnio nadziei na wygraną. Może z tym tajfunem i dwoma BF-ami naraz jeszcze dałbym radę, ale w momencie, kiedy jeszcze tu nadlatuje Speed, no to trzeba po prostu dokonać manewru taktycznego odwrotu. A pierwszą rzecz, jaką trzeba zrobić, to przeżyć cztery czołówki. I udaje mi się to dzięki wykonaniu manewrów. Co to było? Snap roll oraz odpowiednim użyciu steru kierunku. Ta czwórka siada mi na ogon. Ja wykorzystuję zaletę samolotu MB-157, jaką jest prędkość w poziomie, żeby się od nich oderwać. I to powoduje, że już zostaje mi na ogonie tylko jeden najbardziej uparty przeciwnik. Tamci pewnie sądzili, że on zdoła mnie spizgać. I srodze się pomylili. No dobrze. W momencie, jak się od nich oderwałem, Split S-em przechodzę do ataku. Jeden Split S, później kolejny, wciągając przeciwnika w opadające nożyce. Byłem zmuszony poświęcić tyle pułapu, bo chciałem się oderwać też od tamtych trzech pozostałych. A byli oni na początku jeszcze całkiem niedaleko i mogliby bez trudu przylecieć tutaj i przeszkadzać. Przeciwnik zaraz będzie mógł strzelić, dlatego ja używając tego kierunku i lotek zmieniłem wektor lotu tak, żeby mrknąć mu pod brzuch i wciągam go dalej w te opadające nożyce. Tutaj przeciwnik całkiem dobrze mi się za ogonem utrzymuje, więc kontynuuję manewr, ale tym razem ze skręconą przepustnicą. Strzelił sobie co prawda, ale żadnego zagrożenia w tej sytuacji nie było. A ja powolutku zaczynam zyskiwać przewagę pozycji. Tu już mógłbym teoretycznie strzelić, ale ponieważ mój myśliwiec ma bardzo mało amunicji, to wolałem zaczekać na nieco pewniejszą okazję. Tu odpaliłem klapy chyba do lądowania. I wreszcie mogę zdjąć mojego oponenta. A tutaj pokażę wam, jak to wyglądało z perspektywy przeciwników. Tutaj leci ten Mekke FX, z którym później walczyłem, a za nim są, jak widzicie, blisko Spitfire, kolejny BF F4 i Typhoon. No i cała ta radosna czwórka wali prosto na mnie. U mnie natomiast jako sojusznicy jest tylko P400, które nie było bynajmniej zainteresowane walką z myśliwcami. Mekke FX prosto na mnie wali na czołówkę, zgodnie z najlepszą tradycją War Thundera. Ja zawracam w ich stronę, bo jedynie sumaryczne zestawienie naszych prędkości, ale przeciwnych wektorów, daje mi szansę na przeżycie. No i pierwsza rzecz, muszę ominąć czołówkę tutaj z takiej FX, co też czynię. Następnie jest czołówka ze Spitem i BF-em, a później Tajfunem.
sprzeciwu, za nic nie chce odpuścić i usiłuje mnie zestrzelić. Na nieszczęście dla niego ja się już dawno temu nauczyłem, jak manewrować, mając przeciwnika na ogonie i zarazem nie dopuścić do tego, żeby mnie trafił. To jest sytuacja, kiedy zaczynam przychodzić do Splitesa, bo jego sojusznicy zostali w tyle i zostaliśmy tylko sam na sam. Więc rozpoczynam atak poprzez Split S w jego stronę i wciągam przeciwnika w upadające nożyce. I przy okazji schodzimy z pułapów, tak żeby oddalić się od tamtych trzech pozostałych. Tutaj przeciwnik naprawił sytuację strzelecką, dlatego nurknąłem mu pod brzuch i dzięki temu spudłował. Strzał na wiwat. Nie miał najmniejszych szans, żeby mnie w tym przejściu trafić. Tutaj ja prawie że mogłem strzelić, ale wolałem chwilkę zaczekać w momencie, kiedy zyskałem przewagę pozycji na dogodniejszą okazję do strzału. Ta okazja trafia się teraz. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!